Dzień dobry, dzisiaj porządku w ciąg dalszy. Nakolanniki są, segator jest, więc zaczynamy działać. Jesteśmy na rabacie z kwiatami głównie jednorocznymi, chociaż jest tutaj trochę bylin, tak jak na przykład tutaj rudbeckie, już budzą się do życia, już czas najwyższy, żeby to wszystko ładnie wyczyścić. Przytniemy dzisiaj trawy, przytniemy jakąś małą hortensję, która tu była wsadzona w zeszłym roku i kilka właśnie, a właściwie kilkanaście kwiatów jednorocznych, które mam nadzieję, że się same ładnie powysiewają, chociaż w zapasie, jak widzieliście na poprzednich odcinkach, rozsady kwiatów jednorocznych już mam wysiane, żeby w razie W, jak nie wyjdą te z tych nasion, które się same powinny porozsiewać, to żebym mogła nadrobić i wsadzić w te same miejsca. W ogóle w zeszłym roku pięknie wyglądał i łubin, który wysiewałam w zeszłym roku z nasion, i zatrwian wrębny, słuchajcie, no przepięknie, przepięknie tutaj to wszystko ładnie wyglądało. Zresztą w zeszłym roku wiele było spacerków po ogrodzie, możecie zobaczyć, jak ta rabata wyglądała tak w pełni sezonu. To co, zaczynamy cięcia. Jak nie wiadomo od czego zacząć, to najlepiej zacząć od początku. Słuchajcie, no całą tą rudbeckię postaram się przyciąć tak, żeby nie uszkodzić tych zielonych części, które już wychodzą. Rudbeckię, tak naprawdę, jeżeli macie już kilkuletnią, to spokojnie możecie ją sobie wykopać z takim całym systemem korzeniowym, wbić widły i ją podzielić sobie na kilka sadzonek. To jest duża oszczędność pieniędzy, bo tak naprawdę możemy też rudbeckię oczywiście wysiać z nasion. Pokazywałam Wam, jak wysiewam rudbeckię całkiem niedawno, ale można też właśnie ją sobie podzielić. Widłami delikatnie, żeby nie uszkodzić. A tak tutaj po zimie, no to wystarczy ją po prostu oczyścić z tych starych pędów i z tych wszystkich starych liści. Serduszka już zaczynają mi wybijać. Muszę coś wsadzić obok serduszek. Jeżeli macie jakąś fajną aranżację z serduszkami, to mi ją napiszcie w komentarzach albo podeślijcie zdjęcie na Instagrama. Bo serduszka bardzo ładnie wyglądają, no ale wcześniej przekwitają. I brakuje mi czegoś tam właśnie, co będzie ładnie tam wyglądać. Tu mamy trawę. Trawę tutaj, te wszystkie suche, powyrywam. Już nawet nie będę jej przycinać, bo jak widzicie, ładnie przezimowała na zielono, więc zostaje. Tutaj powyrywam te zielsko, które się nasiało. Ja tutaj mam zrębki, więc w miarę wszystko ładnie wychodzi. Wbiję sobie, że tu była rudbeckia. Idziemy do następnych. Serduszka tutaj tylko delikatnie poobrywam z tych starych pędów i zrobione. Teraz tylko czekać, aż pięknie zakwitną. Tutaj obok wysiały się orliki w zeszłym roku. Nic nie trzeba z nimi robić. Tutaj jest dmuszek. Dmuszka wyrwę całkiem, ale troszeczkę tych nasion tutaj wsadzę, zamieszam. Jak się ładnie uda, to wybiję w tym roku sam. Tutaj z tej strony mam kostrzewę siną. Jak widzicie, kiepsko przezimowała. Nie ma zbyt dużo części zielonych, więc ją przytnę. Idealnie do cięcia traw sprawdza się nóż kuchenny. Tutaj mam werbenę patagońską. Ładnie już zaczyna odbijać. Tutaj przytnę tylko te wszystkie stare pędy. I oczyszczę liście. Tu już ładnie się zaczyna zielono robić od dołu, więc na pewno sobie wybiję. Tu kolejna kostrzewa sina. Tu już ładnie wybijają czosnki, lilie w zeszłym roku, te, których nie przycięłam, to koniecznie trzeba teraz przyciąć. One za chwileczkę też będą się budzić. Nie pamiętam, co tutaj było, bo to było tyle kwiatów, że aż nie mogę sobie przypomnieć, co dokładnie, gdzie. Ale tutaj chyba były onętki. Onętki, tak, onętki. To wszystko usuwam, bo onętki są rośliną jednoroczną, więc nie ma sensu tych łodyg tutaj trzymać. Na pewno mi się tu rozsiały i będą w tym roku. Tutaj kolejna werbena patagońska. W ogóle jeżeli macie onętki, czyli kosmosy,
i chcecie z czymś połączyć, to bardzo polecam Wam werbenę patagońską, bo naprawdę pięknie ze sobą wyglądały. Tutaj mam hortensję bukietową, taką malutką, którą wsadziłam w zeszłym roku, chyba Little Lime, i ją tutaj poprzycinamy. Tak jak tamte, jeżeli nie wiecie jak przycinać hortensję, to wejdźcie sobie na odcinek o przycinaniu hortensji. Pokazywałam dokładnie jak przycinać hortensję. Ja zazwyczaj przycinam młode okazy za pierwszym oczkiem, żeby ładnie mi się tutaj porozkrzewiały. Wycinam wszystkie pędy, które gdzieś tam się chcą krzyżować, wszystkie stare, suche pędy. A takie te cieniutkie za pierwszym oczkiem, jeżeli chcę, żeby w ogóle były. Tutaj za pierwszym, za pierwszym, za pierwszym. A ten suchutki z góry całkiem. Tutaj ją wyprowadzimy troszeczkę na boczek. Co to jest? Hortensja? Tak poszła bokiem? I tutaj. I tutaj w zeszłym roku rosły floksy, które wysiałam z nasion. Jak widzicie, pięknie się rozrosły. To jest jedna sadzoneczka. Zobaczcie, jakie to ładnie rozrośnięte było w zeszłym roku. Wszystko przycinam tutaj nisko. Nie jestem pewna, czy one mi się tutaj udadzą i odbiją na nowo. Na zapas wysiałam sobie kolejne nasiona, żeby tutaj wsadzić. Tu nie pamiętam, co to było. Aha, to były te. Odentka wirgilińska, tak. Odentkę wirgilińską tutaj też wysiewałam w zeszłym roku z nasion. I jak widać, tutaj już zaczyna wychodzić zielone, więc na pewno w tym roku też pięknie będzie kwitła. Odentkę możecie wysiać z nasion, tak jak ja zrobiłam to w zeszłym roku. I w kolejnych latach ona będzie odbijała bez problemu co chwileczkę. Tu mamy złocień. Złocień, jak widzicie, on przy lekkich zimach bez problemu przezimuje i będzie ładnie wyglądał, ale w tym roku w zimie mieliśmy bardzo dużo mroźnych wiatrów, więc te takie liście dookoła, no niestety zrobiły się brzydkie, ale jak widzicie, ja tak po prostu wyszarpuję te stare, przemarznięte i on sobie ładnie odbije i będzie bardzo szybko kwitł. Na przodzie mamy lawendę, którą też wysiałam z nasion w zeszłym roku. Mamy już kwiecień, więc można ją przyciąć. Tnę dość nisko. Staram się uformować taką kuleczkę. Nie wiem, czy mi wyszła kuleczka, ale przycięta jest. I tutaj jakieś zielsko małe od razu wyciągnę. Możecie spróbować te przycięte rzeczy ukorzenić. Ale jeżeli chcecie ukorzeniać lawendę, to w zeszłym roku dodawałam Wam odcinek właśnie jak ukorzeniać lawendę z tych takich już letnich cięć. Tutaj zatrwian, który naprawdę przepięknie wyglądał w zeszłym roku, też z nasion. Zobaczcie, jak pięknie się rozrósł. To wszystko leży, bo to jest po zimie, ale w zeszłym roku naprawdę bardzo ładnie tutaj on wyglądał. O, jak widzicie, sam wychodzi. Tutaj wychodzą maki, pięknie wyglądały, maki odmiany Royal Wedding, bardzo, bardzo ładne. Tutaj była suchołuska też jest jednoroczna, trochę potrząsnę, żeby się wysiała sama. Tutaj mieliśmy kocimiętkę, którą wysiałam z nasion, też przepięknie wyglądała. Myślałam, że nie zakwitnie w pierwszym roku, a jednak zakwitła i bardzo ładnie wyglądała. Więc teraz wezmę ją tylko tutaj, przytnę. Też na dole widzę, że już wybija. Przytnę ją nisko. Tutaj mamy kolejną rudbekię, też już ładnie zaczyna wybijać. Więc ją tutaj przytniemy tylko z góry. Tak, żeby nie uszkodzić tego, co tutaj już wybija. Tutaj pysznogłówka. Musiałam szybko pobiec i sprawdzić, jak to się nazywało. W zeszłym roku przywiozłam to ze szkółki słowińscy. Dawid bardzo mi polecał. Naprawdę pięknie wyglądało i bardzo ładnie pachnie i nadaje się na herbatki. Co prawda nie piłam herbatki, bo jak dla mnie jest zbyt aromatyczne i bardzo takie ziołowe, ale może Wam zasmakuje. Tutaj przetacznik kłosowaty.
też wysiałam go w zeszłym roku z nasion. Bardzo Wam polecam. Zobaczcie, jak ta kępka się rozrosła. To była jedna mała sadzonka, a naprawdę bardzo ładnie w tym roku będzie kwitło. Przetacznik ma takie piękne kłosy z takimi delikatnymi kwiatkami. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj Odenka wirgilińska. Tutaj też już ładnie rusza. Tu jest chyba odmiana Alba, o ile dobrze pamiętam. No, najlepiej, jak chcecie wiedzieć dokładnie, jak ta rabata wyglądała, to odszukać letnie filmiki i tam wszystko będzie ładnie pokazane. Nie, to nie będzie odentka. Tu jest odentka. Tu jest odentka. A to, co to było? Nie pamiętam. Tutaj jest odentka, tak. I też z odentki wycinam te wszystkie kwiatostany. O. Zeszłoroczne. Chociaż tak naprawdę można je po prostu powyrywać. Tutaj kolejne maki, też Royal Weeding. Tutaj trawa. Tu jeszcze może od razu przytnijmy tą werbenę patagońską. Werbenę, jak chcecie wprowadzić do swojego ogrodu, to możecie od kogoś wziąć te kwiatostany i je po prostu rozsiać. One pięknie wykiełkują. Może nie teraz, bo to lepiej by było zrobić jesienią, żeby to rozsypać, ale teraz też by można. Pamiętajcie, że jak wysiewacie werbenę patagońską, to nasiona koniecznie trzeba stratyfikować, bo inaczej Wam nie wykiełkują. Stratyfikować, czyli przechłodzić. Tutaj właśnie miałam tak tą werbenę z tymi onętkami. Tak to pięknie wyglądało. Ops, nie. Wiatr cofnął. Dobra, wezmę tutaj na tą ścieżkę, gdzie będziemy tak wszystko usuwać. Tutaj nic na razie się nie dzieje, nic nie odbija. Ale zostawię to suche. Będę pamiętać, że tutaj ewentualnie kolejne sadzonki muszę włożyć. Tutaj mam kostrzewę miedzianobrody ze Szkółki Słowińscy. Do niej podejdę z taką szczotką i ją po prostu wyczeszę. Nie będę jej przycinać, bo możecie po prostu wyczesać te wszystkie suche albo obciąć na krótko. Właściwie obecne, bo później nie będę pamiętać. Za mną widzicie dziurę. Już mam uszykowane, żeby przesadzić z tyłu tego miskanta, który tam już przekwitł w zeszłym roku, bo tutaj za mną jest basen. Znaczy wylewka pod basen, jak widzicie. I tamten miskant piękny z tyłu brzydko wyglądał. Znaczy nie było go widać wcale, a on jest taki przepiękny. I warto go dać tutaj do przodu, żeby go bardziej wyeksponować. I za chwileczkę Wam pokażę, jak to zrobić. Musiałam czekać właśnie do wiosny, żeby go przesadzić. Tak zalecał mi właśnie Dawid ze Szkółki Słowińscy. A oni mają tyle traw, że wiedzą, co mówią. Chcecie zobaczyć w ogóle, jak jest pięknie w Szkółce Słowińscy, to odszukajcie sobie filmików z wiosny z zeszłego roku, bo ja byłam u Dawida dwa razy i tam nagrywaliśmy właśnie obejście tych ich wszystkich traw i na polu macierzystym i na ogrodzie pokazowym. Bardzo ładne. Miniaturowa margaretka. Tak. Bardzo ładnie wyglądała. Jestem ciekawa, czy wyrośnie mi tutaj w tym miejscu na nowo, czy nie. Bo na razie tu nic się nie pokazuje. Może się trochę rozsiała. Zobaczymy. Co tu dalej? Idziemy do przodu. Tutaj rosła stokrotka afrykańska, którą wysiałam z nasion w zeszłym roku. Gdzieś właśnie pod koniec marca. Słuchajcie, zobaczcie, jak ona jest duża. Stokrotka afrykańska, jak kupowałam w doniczkach, to zazwyczaj była na 25-30 cm, a tutaj spokojnie urosła do metra. Także jak się zastanawiacie, czy można uprawiać stokrotkę afrykańską z nasion, to tak. I taka ciekawostka, że jak miałam ją w donicy, to udało mi się ją przezimować w altance. Także jak będziecie sobie kupowali i macie w miarę ciepłą altankę, to sobie ją przezimujcie. Tutaj nie pamiętam, co tu rosło. Odentka wirgilińska wybija, więc tu była odentka. Tutaj łubin. Ciężko tu wejść. Zobaczcie już, jak ładnie wyrasta. Nasionka 3,50. Sadzonka 30 zł, czy tam ile. Warto sobie powysiewać. Tutaj to zielsko usunę. Tutaj nie pamiętam.
Co tu rosło? Może na... No właśnie. A tutaj też nie pamiętam. Ale co to było? Tak się mocno porozsiewało. Zobaczymy, jak wyjdzie. O rety, ile tu jest nasion. Zobaczcie to. Dobra. Tak z grubsza przycięte. Przejdziemy tutaj, jeszcze przetnę te malutkie trawy i zabieramy się za przeniesienie Miskanta Memory. Jejku, jaki on jest piękny. Jak macie miejsce, to go sobie wprowadźcie do swojego ogrodu. Nie jest ekspansywny. Rozrasta się tylko w swojej bryle, tak? Na jakieś chyba 1,5 metra maksymalnie miał na polach. Taki już dorodny, starszy. Więc, a przepiękne ma te pióropusze. Tak, pięknie się buja. Fantastyko. Tutaj w zeszłym roku jesienią rozszerzałam tą rabatę i tu jest Miskant Red Chief, też bardzo ładna trawa. Te wszystkie młode trawki, które sadziłam w zeszłym roku na jesień, to po prostu przycinam niziutko. Tutaj mamy, co tu mamy? Poronicę, też niziutko. Za chwilę moment zaczną się budzić. Tu już zresztą widać malutkie zielone kłosy. Tutaj co mamy? Odentka wirgilińska, no to już tylko ręką tak tutaj. Tutaj piękna rozplenica japońska, redhead. Tutaj przytnę ładnie. Jestem ciekawa, czy tamta rozplenica, którą mam na innej rabacie z hortensjami, mi ładnie przezimowała, bo tamta pięknie wyglądała. Tutaj mam, co tu mamy? Tą trawę Red Baron. Ona jest bardzo jest ekspansywna. Jak chcecie ją mieć w swoich ogródkach, to już od samego początku, jak ją wsadzacie, zróbcie barierę. Ja tutaj mam wkopaną taką barierę, żeby w trójkącie mi się ładnie rozrosła, ale żeby już nie przechodziła dalej. Tutaj piękny miskant chiński Ostrichez. On będzie też bardzo duży. Tu mi zasłoni to miejsce, z którego mamy wodę miejską na zewnątrz wyprowadzoną. Też przycinam niziutko. Tutaj Miskant Memory, słuchajcie, no zobaczcie, jak on jest wielki, jaki on był piękny, już stracił te wszystkie piękne pióropusze, bo mieliśmy bardzo wietrzną zimę. Przytnę go na samym dole i pokażę Wam, jak przenieść go w nowe miejsce. Chwycę sobie tak i przycinam nożem kuchennym. O, nie będzie tak łatwo. Jest. Teraz go wykopiemy. Postaram się go wykopać z taką większą bryłą korzeniową, żeby jak najlepiej mi się przyjął i już rósł od samej wiosny. Łatwo nie było, to muszę przyznać, że już więcej go wykopywać nie będę, przesadzać w inne miejsca, tylko tu już mam nadzieję, że będzie mu najlepiej, w sensie dla nas, że będziemy go najbardziej podziwiać w tym miejscu. Wykopałam wgłębienie nieco większe niż bryła korzeniowa, na tą samą głębokość, którą rósł w tamtym miejscu. No i jak widzicie, są luzy dookoła, więc te luzy teraz tą ziemią postaram się jak najlepiej posypywać i za chwileczkę to trochę tak dookoła udeptam i bardzo obficie podleję wodą z tego względu, żeby usunąć wszystkie te poduszki powietrzne, które są na dole. Teraz wiosna to jest taki moment, gdzie przesadzamy bardzo dużo roślin i bardzo ważne, żebyście pamiętali o tym, żeby to podlewać. Mimo tego, że jak widzicie, ta ziemia tutaj jest całkiem przyzwoita, nie jest sucha, ale i tak trzeba podlać, żeby właśnie ta ziemia dookoła tutaj dobrze osiadła. Na dno, zapomniałam Wam mówić, że jeszcze wsypałam garść nawozu wieloskładnikowego, takiego do trawnika i wymieszałam to z ziemią, że jak te korzenie się ładnie zaczną ukorzeniać, to dojdą w głębszych partiach do pokarmu.
i za chwileczkę te zrębki, które mam dookoła, przesypię tutaj w środek, żeby ładnie wszystko wyrównać. Idę po wodę. O, widzicie? Dlatego trzeba solidnie podlać. Tutaj się ziemia zapadła, nic tu nie było, a od góry nie było tego widać. Tak ładnie jeszcze szpadlem tutaj dookoła, żeby tą ziemię ubić. Ładnie sobie taka mokra wpłynie, gdzie ma. I będzie wszystko dobrze. Zrobione. Tutaj taka niższa rozplenica japońska Hamelgold. Też ładnie tutaj poprzecinam ją. Tutaj inne. Tutaj mamy jeszcze na tej rabacie z kwiatami jednorocznymi wierzbę japońską, nie wierz, tak, wierzba iwa to się nazywa. Zobaczcie, ona tutaj, nie wiem czy widać to w kamerze, ale ona rośnie tak bardzo niesymetrycznie, a dodatkowo wchodzi nam tutaj na ścieżkę, więc ją troszeczkę muszę tutaj wyciąć. Wierzby mają to do siebie, że znakomicie reagują na cięcie, więc nie ma czego się obawiać, tylko po prostu je ciąć. Starajcie się ciąć tuż za oczkiem, żeby nie było takich suchych kikutów. Troszeczkę ją tutaj odciążę z tej strony, przynajmniej lepiej będzie znosiła te wszystkie silne wiatry. Wycinam te wszystkie starsze, zostawiam te młodsze. Nawet jak kupujecie wierzbę i ona tak niesymetrycznie rośnie, to już możecie w pierwszym roku ją po posadzeniu poprzycinać. O, tak będzie zdecydowanie lepiej. Jeszcze tutaj. Wierzby iwy i tak trzeba co jakiś czas odmładzać, bo one później mają już za dużą tą koronę. Lada moment zaczną ładnie kwitnąć bazie. Znaczy tu już przekwitają, a tu już się pojawiają nowe. Taka pogoda zwariowana w tym roku, że rośliny szaleją. O, elegancko. Tu jeszcze taka grubsza gałązka. Ale tu będzie ładnie trzymała ten parasol cały. Tak. W miarę równo na dole jest. Tego już nie przycinam, bo tutaj mieliśmy w zeszłym roku prace ogrodowe pod spodem i już ją jesienią ładnie przycięłam. Te suche gałązki też tutaj przyciąć za oczkiem i skończone. Jak widzieliście, mnóstwo pracy, mnóstwo szarpania się z tymi przesadzaniem, ale warto, bo za chwileczkę na tej rabacie zrobi się tak pięknie, kolorowo, jak w poprzednim roku. Także słuchajcie, życzę Wam pięknej pogody, żebyście mogli też ładnie popracować w swoich ogródkach i pięknego, udanego sezonu.